Tą akcję prowadzimy po raz drugi z okazji Dnia Dziecka. Zabawa, ale także uczymy zasad zdrowego żywienia. Dzielimy się naszą wiedzą, wiedzą naszych dietetyków i dbamy o holistyczny rozwój naszych dzieciaków. Oprócz zabawy przekazujemy wiedzę dla rodziców i dzieci, jak zdrowo odżywiać się, co potem procentuje nam w przyszłości. Włączyliśmy również nasze koleżanki z oddziałów, gdzie jest pacjent pediatryczny, jak chirurgia dziecięca, ortopedia, okulistyka. Spędzamy drugi dzień dziecka w szpitalu i jest fajna akcja zorganizowana, więc dzieci są bardzo zadowolone. Widać to, że są uśmiechnięte i mają zapewnione dodatkowe atrakcje. Trochę przedłużony dzień dziecka. Córka ma cukrzycę typu pierwszego. Fajna akcja, dlatego że pomaga tym dzieciom troszeczkę więcej zrozumieć, że one nie są w niczym gorsze. Nie muszą absolutnie zmieniać za wiele w swoim życiu. A dzięki zdrowemu trybowi życia, dzięki zdrowemu odżywianiu się, mogą normalnie funkcjonować. Dzień dziecka to chyba najlepiej, żeby chyba trwał przez cały rok, co? Tak, warto na taki dzień dziecka przyjść. Bardzo mi się ta lekcja podobała. Powiedz mi, co dzisiaj tutaj w ramach Dnia Dziecka robiłyście? Malowaliśmy kolorowanki, mieliśmy lekcję o spożywaniu jedzenia. Jak wygląda twój taki dzień w związku z tym, że masz cukrzycę, tak? Moja choroba wygląda na tym, że przed każdym posiłkiem muszę brać insulinę, muszę jeść na węglowodanach, czyli na kaszy, chlebie, ziemniakach. Na ich podstawie muszę brać insulinę. I musisz sobie czasem odmówić różnych rzeczy, rozumiem, ale pilnujesz się, starasz się? Zawsze muszę mieć do tego węglowodany jakieś. Zawsze na talerzu muszę mieć połowę talerza warzyw, mniejszą połowę tłuszczów i białek, a taką samą połowę jeszcze węglowodanów. A co ci z takiego jedzenia najlepiej smakuje i co najlepiej lubisz i mówisz mami, żeby najchętniej ci to robiła? Warzywa. Marchewkę, brokuła i jeszcze paprykę. Coraz trudniej chyba w XXI wieku pilnować dzieci, jeśli chodzi o zdrowe żywienie. Tak, jest to duże wyzwanie i dla rodziców, i dla nas, dietetyków, bo tak naprawdę dzieci mają łatwy dostęp do produktów, które niekoniecznie są zdrowe. Dlatego na nas rodzicach, na dorosłych osobach spoczywa taki obowiązek przekazania wiedzy dzieciakom i tak naprawdę zakorzenienia im zdrowych nawyków żywieniowych. My tutaj dobieramy diety w zależności od danej jednostki chorobowej. Robimy to zgodnie ze sztuką, natomiast to, co dziecko zje, to już jest inna sprawa, bo to, że my ładnie na talerzu przygotujemy mu posiłek, który dostarcza wszystkiego, to jest jedna rzecz. A druga, to pytanie, czy dziecku to posmakuje, czy lubi takie warzywa, czy podobają mu się kolory. Więc tak naprawdę tutaj możemy się troszeczkę rozchodzić, co nie zmienia faktu, że staramy się im przekazać wiedzę, dlaczego właśnie takie jedzenie dostają i jakie korzyści mogą odnieść z tego, jeżeli zjedzą taki pełnowartościowy posiłek. Jestem dumna, że obszar pielęgniarstwa pediatrycznego tak bardzo się rozwija. Wprowadzamy nowe standardy, nowe procedury nad pacjentem pediatrycznym, co daje jeszcze lepszy standard opieki w oddziałach szpitalnych. Chyba najważniejszą cechą to podkreślę tutaj, że pobyt dziecka jest z opiekunem prawnym czy osobą mu bliską całodobowo, co wpływa na jakość leczenia, procesu terapeutycznego i stan psychiczny naszego pacjenta pediatrycznego. Tutaj jesteśmy bardzo zadowoleni. Bardzo dobrze się nami zaopiekowano, dlatego że trafiliśmy tutaj na oddział, był to dla nas ogromny szok. Często jest tak, że rodzice przywożąc tutaj do szpitala dzieci, przywożą je i nie dowierzają, bo te dzieci nie widać po nich tej choroby, tej cukrzycy. Ja też przywiozłam tutaj zdrowe dziecko. Nie sądziłam, że taka diagnoza nas czeka. Zaopiekował się nami fantastyczny personel, począwszy od lekarzy, pielęgniarek, pani psycholog, pani dietetyk. Zaopiekowano się nami na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Dzięki temu wychodząc po tych 9 dniach ze szpitala byliśmy już silniejsi i mądrzejsi, bo przekazano nam tą wiedzę. Nie wiem, czy w innych szpitalach również taką opiekę się dostaje.
Masz jakieś pasje swoje, ulubione rzeczy, które robisz i mimo, że chorujesz w tej chwili, to one, ta choroba nie przeszkadza ci w tym, żeby te swoje pasje kontynuować? Nie przeszkadza. Moją pasją jest pływanie i jazda konno. Proszę bardzo, czyli bardzo usportowiona jesteś, tak? A długo już pływasz i jeździsz konno, czy dopiero zaczynasz? Od dzieciństwa jeszcze konno i od dzieciństwa też pływam. Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. My jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że mamy świetlicę terapeutyczną czynną codziennie. Mamy naszych wspaniałych pedagogów i salę rozwoju sensomotorycznego, co naprawdę wpływa na minimalizację hospitalizacji pacjenta pediatrycznego.